Patrzcie, jak ja wyglądam w ogóle bez tego seta. Normalnie tak o, totem na klacie, plecak, elytra. Jak to wygląda? Prześmiesznie. Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Better Minecrafta. No i moi drodzy, wczoraj udało się nam zdobyć debris, także moi drodzy, możemy, myślę, zacząć od tego, żeby sobie zrobić 4 sztabki tego pięknego netherite'owego ingota. Dodatkowo, zanim jeszcze zaczniemy cokolwiek robić, muszę też ulepszyć. Stwierdziłem, że te buty ulepszą na mending. Jest to mój jedyny mending aktualnie, no ale muszę dać tutaj mending, no bo po prostu za sekundkę mi się rozwali. To będzie, nie ukrywam, bardzo denerwujące, bo tak dobrych butów za szybko nie zrobię. Także dajemy tutaj mending, miejmy nadzieję, że sobie to dzisiaj naprawimy. Potrzebujemy też jakichś diamentów, żeby sobie ponaprawiać tą zbroję. 4 levele, idealnie, jeszcze spodenki. Następne 4 levele, idealnie. No i moi drodzy, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, stawcie łapkę w górę. Przypominam, odcinki są codziennie. To chyba 13 odcinek, jak się nie mylę, aczkolwiek mogę się mylić. No anyway, odcinki są codziennie, moi drodzy, jak nie oglądaliście poprzednich, no to nadróbcie, proszę to zrobić. A my bez zbędnego przedłużania, no co? Mam w ogóle zagwozdkę, bo mamy tylko 4 sztabki netherite'u, a my masz 6 rzeczy, które teoretycznie chcielibyśmy ulepszyć, co nie? Ty w ogóle sobie jeszcze ulepszę kill off, czy naprawię kill off. No i nie stać mnie w sumie na naprawę kill off, unlucky. Aczkolwiek, jeżeli mnie pamięć nie myli, to w tym miejscu jakiś kill off dobry powinien być, co nie? Tu FI4 Fortuna, tutaj z mendingiem nawet kill off, ale niestety z klątwą starego. Dobra, weźmy to bez unbreakingu nawet, whatever. No i jeżeli mam być 4, kurde, nie wiem, w sensie zmiana tego kill offa, no coś tam daje, ale czy nam na przykład jest potrzebny lepszy kill off? No nie wydaje mi się. Jak już coś bym zmieniał, no to tutaj mam plus 8 armora, plus 3 armor, coś tam. Kurde, no i nie wiem finalnie, co zrobić. A jak miecz? Dobra, bo będę nad tym myślał 15 tysięcy lat, moi drodzy. Robimy miecz, to jest na pewno. Czy durability na hełmie się zwiększa? Tak, zwiększa się też durability, więc teoretycznie zrobiłbym sobie hełm, zrobiłbym sobie buty i tak robimy te buty prawie zniszczone. No ale za chwilę się naprawią. No i myślę, że z tej ostatniej klata chyba będzie najbardziej rozsądna, co nie? Także zróbmy sobie klatę, no i po prostu spodenki będą, że tak to powiem, przez chwilę diamentowe. Tak się prezentuje aktualnie mój outfit. How much your outfit? No mój drogi, drogi, no co ci mam powiedzieć? Drogo, drogo zapłaciłem. I teraz, moi drodzy, zaczynamy zabawę tak zwaną zmodowaną. Jeżeli damy tutaj tego Dragon Scale'a, no to zobaczcie, jaki ładny łuk tam się zrobi. Ty, no kurde, jak mam być szczery, fajnie to wygląda. I myślę, że nawet dla samego w sumie wyglądu jestem w stanie sobie zrobić ten miecz. Ty, no patrzcie na to, jak on wygląda. Co jest? Mordo, potężny mieczor, wiesz co chodzi? Myślę, że zniszczone buty z mendigiem też zdecydowanie będą się nadawać. Ej, durability 1000. O kurde, bele, ty. A normalnie mają 400, o podwójne durability zwiększone, ulala, i nawet się naprawią trochę. Dobra, robimy budki, zrobię sobie też hełmik, o kurde, jak on wygląda. Ulala, ulala, zobaczmy, jak to wygląda. Ty, co jest grane, mam głowę soka na sobie, ale zarąbiste. Prześpijmy się, bo za chwilę noc nastanie, a my dzisiaj, moi drodzy, mamy do zrobienia całkiem fajny dungeon, bo wydaje mi się, że dzisiaj sobie pójdziemy w to oto miejsce i tam pokminimy. Ale zanim się do tego miejsca wybierzemy, potrzebuję nitek. Tylko czy ja mam jakieś nitki? To jest dobre pytanie. Jak już gdzieś miałbym mieć nitki, to w syfpaku. Jeżeli nie mam, dobra, mam, dziękuję. No i moi drodzy, wy już chyba wiecie, co my dzisiaj robimy, co nie? Wy wiecie, co ja w tym momencie robię, na pewno wiecie, co ja w tym momencie robię. Robię, moi drodzy, łuk, a to tylko i wyłącznie dlatego, żeby ten oto piękny łuk naprawić. No i oczywiście nie stać mnie jeden level, naprawdę. Jak dobrze, że tego węgla nie wykupałem wcześniej, to sobie przynajmniej levelek nabijemy. Miejmy nadzieję, że nabijemy levelek, czy nie, chyba będzie mi się naprawę, będą mi się buty naprawiać teraz, tak, buty mi się naprawiają. Dobra, to zdejmę te buty, bo serio potrzebuję 8 levela. Dobra, jest 8 level i możemy znowu założyć buty. I w tym momencie możemy je też naprawić tym węglem, w sumie, why not? No i proszę bardzo, buty się naprawiły. Jak tam w ogóle durability? Ja nie widzę, bo nie jest aktualnie nowy ten hełm. Kurczę, no ale powiem wam szczerze, no improvement tego, jak wyglądam, no jest potężny. Pies z głową smoka, tak, o, w Minecrafcie właśnie mnie już wyrzuciłem, proszę to podnieść. Moi drodzy, naprawiamy sobie łuk za 8 leveli, a to tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ możemy z tego zrobić coś takiego. I powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy ten łuk jest jakiś lepszy, czy nie jest lepszy, ale wygląda przecudownie, więc stwierdziłem, że muszę go sobie zrobić. Ej, no i patrzcie, jak ja wyglądam, no niesamowite. Myślę, że jak będziemy następnym razem w netherze, to pozbieramy jeszcze wszystkie rzeczy, żeby sobie, wiecie, smoka zespałnić drugi raz, zebrać więcej tych Dragon Scale, ale to i przy okazji jeszcze będę musiał zebrać netherite, no i myślę, że zrobimy sobie całe kus tego, jak to wygląda. I mówiąc szczerze, wydaje mi się, że jestem już gotowy, żeby podbijać świat, znaczy świat, stanie zły świat, podbijać dungeon. Koks jabłka raczej brać nie planuję, w sensie wydaje mi się, że poradzimy sobie bez, mimo że mamy dwa, to jednak... To bym wolał zachować na jakiegoś bossa. Aczkolwiek myślę, że możemy sobie troszeczkę złotych jabłek zrobić. Czy 22 powinno być wystarczające? Złote marchewki jeszcze bym sobie zrobił. Ale to w sumie nie teraz, chyba nie ma co. Takie i wydaje mi się set powinien nam styknąć. No i moi drodzy, no chyba jestem gotowy. Brakuje mi wiaderka z wodą jeszcze tylko. Siekierkę jeszcze mogę zabrać w sumie. Tutaj jest więcej złotych jabłek. Te marchewki na wszelki. Chciałem powiedzieć, że zgubiłem wiadro z wodą, ale jest tutaj. Dobra, także moje EQ jest gotowe, moi drodzy, żeby ruszać i podbijać te niesamowite
niesamowity dungeon, który jest bardzo blisko w ogóle tego miejsca, gdzie sobie wybrałem na bazę. Więc no muszę to podbić, bo po prostu wiecie, nawet jakbym kiedyś tutaj losowo przeszedł. What the fuck, jakie lagi. Okej. Widzę, że zaczyna się nieźle, od razu od jakiejś eskapady. Dzień dobry. Tarczy nie wziąłem, tarczy nie wziąłem, tarczy nie wziąłem. Szybki powrót. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem, a no bez tarczy się nie da w tym Minecrafcie niestety. Patrzę sobie jeszcze w ogóle, czy no możemy jakąś lepszą tarczę zrobić, no i możemy enchanty w sumie tylko nałożyć na tą tarczę, no to mi się średnio podoba. Zróbmy sobie tych tarcz 3, bo mam dziwne wrażenie, że jedna nie wystarczy. Załóżmy ją, dobra, no i możemy wracać w takim razie. Ale podróż, niesamowite. Tutaj jest to coś z dirtu i mówiliście mi kiedyś, jak spotkałem to w jakimś innym miejscu, że tutaj podobno jest coś pod ziemią, ale no właśnie zostałem zbejtowany. Przez widzów, ewentualnie jest jakiś procent szans na coś pod ziemią? Dobra, nie wiem. Nie ma co, moi drodzy, się tutaj rozwodzić, to i tak jest puste. Chodźmy podbijać ten piękny budynek. Zobaczcie, ile na mapie jest wygenerowanych tych. To jest niesamowite, bo one wszystkie są nazwane, one się nie dysponują, my musimy to wybić. Tam widzę też jakieś, kurcze, dziwne... W sensie, zobaczcie, taki jakby villager, znaczy villager w kapeluszu, co nie? Więc mogą być jakieś inne. Dobra, zaczniemy sobie od tych tutaj. Póki... O, właśnie ten już mnie wyłapał, ale to raczej nie powinno być problemem, tak jak mówię. Cyk! No z tym nowym łukiem na dwa hitki, chociaż ze zwykłego chyba też na dwa hitki padały, jak mi się nie mylę. Ej, w ogóle ten dirt tutaj, obco sobie eskapadę robi, mordo, nie odchodź od swoich, to tak niebezpiecznie, nawet w dzień, serio. Jeszcze jakiś debil przyjdzie i cię z łuku zabije. Elytra jest tam chyba niepotrzebna do tego, no tak mi się wydaje, że raczej będę wchodził od dołu, więc sobie na spokojnie zaczniemy od wybijania tych ziutów, cyk, cyk. O, ty mnie właśnie zobaczyłeś, to w sumie źle dla ciebie, bo zginiesz szybciej. Oj, się zaczyna, i się zaczyna. Nie wiem, co to było, co ja dostałem, co ja dostałem, co ja dostałem, mordo! Oddasz widzenie, proszę, oddasz widzenie, jeszcze slow jakiegoś mam. Ja pierdzielę, dobra, czekajcie. Odlecę sobie, żeby dostać... Gdzie ja lecę? Chyba jestem tak, jestem w powietrzu, setna kratka. Ja pierdzielę, o, widzę w końcu! O Boże, dobra, to jest ta iluzja cała! Na spokojnie, na spokojnie. Któryś z nich musi być prawdziwy, co nie? Gdzie on się wytepał? Halo? Kurczak tu się nagle pojawił. Tu mamy tego typa. Okej. I to jest ten spalony? O, i nawet się nie... zrespiły się, ale przez to, że gościu się spalił, no to na szczęście obyło się, że tak to powiem, bez zbędnych problemów. Ty na hitka powinien zginąć dokładnie. Ty, no oni wychodzą cały czas stąd. Czekajcie, szybki hitek, dokładnie. I teraz tak, cyk, cyk, cyk. Dobra, udało się. Pozbyte zostały te wszystkie stwory stąd. Tylko patrzcie, tutaj kafosa. O Jezu, zaczynasz. Zaczyna się, Boże, i oni nagle strzelają, 500 tysięcy ich nagle, dobra, czekajcie, trzeba trafić po prostu tutaj tego odpowiedniego i on powinien na hita zginąć, bo jednego hitka z łuku dostał, ja pierdzielę, za dużo was. Odfruwamy, odfruwamy, bo ten blindness jest na ile, nie wiem, 30 sekund to trwa, to jest tak unlucky, znaczy unlucky, tak, że tak to powiem, denerwujące. No który to ty? Chyba ten, to musisz być ty, nie? O, tak, zginęły wszystkie, więc spoko. Cyk, cyk, tego też walimy. Ty no kurde, set? Fajnie, fajnie, bo praktycznie mi obrażeń nie robią. Pozwolę sobie czanki ustawić na 4, bo dzisiaj tak tam widok niepotrzebny, a potrafi mi taka ilość mobów zlagować komputer. To jest insane, naprawdę. Jaki komputer by musiał być potrzebny, żeby ta gra nie lagowała przy tylu modach? Jak coś w ogóle była aktualizacja do moda, nie wiem czy mówiłem, chyba nie mówiłem. Mamy szamana pierwszego. Panie szamanie, dzięki za totem. Na pewno się przyda, jakby się zużył. Ja pierdzielę, no naprawdę! To jest strzała ze slowem i z blindlessem na 15 sekund. Dobra, ja po prostu nie mogę strzałą dostać, co nie? Jestem w wodzie w ogóle, co jest? Nie, jakbym nie trafił do wody, to pewnie bym się wysypał, co nie? Bo robiłem jakby zjazd centralnie w dół, bo nie wiedziałem, gdzie zgubiłem jakby, no. Za chwilę też noc będzie. Ja się boję, że najgorsze jest to, że zaczynając od tego, ja się boję, że i tak jest miliard spawnerów i one się już spawnują, co nie? Plusem tej wyprawy na pewno będą emeraldy, bo pewnie sfarmimy i dosyć sporo. No i dobra, duch. Chyba w większości przypadków, że tak to powiem, wyczyszczony. Ale za chwilę za dobra, czekajcie, tak jak mówię, my jesteśmy tak blisko domu, że ja po prostu mogę sobie z tej eskapady wrócić w sekundę jedną fajerwerką. Styknie jedna, na pewno styknie jedna, dokładnie. I możemy się tu do łóżka położyć i za chwilę tu po prostu wrócić. To jest tak się spoko, że to jest tak blisko tej bazy. Ej, czajcie tak grać w Minecraft na czterech czankach? Nie, nic nie widzę. Dolecieliśmy, moi drodzy, więc myślę, że możemy już, że tak to powiem, powoli wchodzić do tego miejsca. Ile buteleczek z expem? Zwróciliście mi uwagę, że nie powinienem ich od razu używać, bo te buteleczki są, że tak to powiem, idealne. Nie, to nie jest blindness od strzały, to jest blindness po prostu wywoływany losowo. Ja pierdziele, czekajcie. O, i właśnie o tym mówiłem. W tym momencie wrąbałem się jakoś tak losowo i straciłem pół HP. Nie no, ten blindness jest tragiczny! Mogę już widzieć? Weź teraz traf tego odpowiedniego jeszcze. Jezu, i kolejny, kolejny się przeteleportował. Dwóch naraz mnie wali, ja pierdzielę. No podejdźcie na blisko, bo nic nie widzę. Już mogę widzieć coś? Dzięki, to jest 30-sekundowy stun, znaczy blindness. Tragedia.
Dobra, jeden zginął, jednego trafiłem dobrego chyba, ale możliwe, że kolejny się trafił. No co jest? Ale to jest gówno, ale to jest gówno, ale to jest gówno! To jest ten, weź, umrzyj, dzięki! Legenda głosi, że za 5 lat zacznę widzieć. Więcej was może, nie, jak, nie, czekajcie. Niesamowite, co za syf, co za syf. Netherite'owy set mi zaraz padnie, no padnie mi. 3 naraz! Czekajcie, jabłko, 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 jabłko. I ten palący się, tego palącego się trzeba zabić, dobra. Ja mam w ogóle teorię, że tam jest spawner tego czegoś, na 100% tam jest spawner. Weź mordo, ty już naprawdę wszystko, tylko nie blindness na 30 sekund, bo ja umrę. Ciągle coraz więcej wychodzi, a ciągle mam wrażenie, jakby ich tam nie ubywało. Podnie 60% by the way. Dobra, czekajcie widzowie, spróbujmy od góry jednak, bo dołu się nie da. Trzeba to na sprytnie, tak o po prostu wychodzić się z nimi bić. Może to być pointless, więc chodźmy, że tak to powiem, zrobić to od dupy strony, czyli od góry. No i patrzcie, tu już jest pierwszy spawner i właśnie w tym momencie chciałem go zniszczyć, ale zostałem przyblokowany przez pajęczynę. I tych spawnerów jest wyjątkowo dużo i to są, o Boże, są te trujące gówniaki wszystkie, podpalmy, podpalmy, podpalmy po kolei. Zniszczmy jeszcze ten spawner, dobra, i teraz tak, teraz mogę, looting później, looting później, looting później. Oni chyba nie wchodzą na ten strych, jak mam być cztery, nie? Udało się, fantastycznie. No i looting, moi drodzy. No i proszę bardzo, pierwszy diamentowy cześcik na dzisiaj. Żelazo, tych potek tu jest dużo. Na HP, znaczy na HP, na XP, więc spoko. Nic potrzebnego, dużo złota, spoko. Siema, oni już mnie widzą, ty. Au, au, au. Nie mają potencjału, żeby mnie trafić. Żadnego, jak mam być szczery, więc to naprawdę była dobra decyzja chyba. Dam wam strzałę tutaj, żebyście coś widzieli. W ogóle w tym momencie pochodnie są useless, to nie, bo wystarczy strzałę położyć i ona też jakby się rozświetla. O, dostałem blindness, fajnie. Ale chyba cały czas dostają, jak strzelam w to samo miejsce. Nie, no nie gadaj, że ty mi się tutaj typnąłeś. Haha, haha, tak, tak, da, da. 8 sekund blindness. No dzisiaj będzie odcinek po ciemku, widzowie. O, pierwszy strzał dostałem, brawo. Złoto, jakaś... O, w sumie, ej, możemy użyć tej spectral arrow, why not? Ej, ten blindness mi się cały czas pogłębia. Nie, no nie da się po prostu tu chodzić, patrzcie. Znowu, na kolejne 15 dostałem. Jak ciul, tam spawner tego syfu musi być. Dokończmy przeglądać sobie te tutaj rzeczy. O, jest kolejny od razu, no insane po prostu. Ty, no tu się nie da nic zobaczyć, to jest insane. A ja nie zejdę na dół nic nie widząc, to przecież to się nie da. Uuu, tu ominąłem książeczkę, tu już mam ponad staka tego, insane. O, i słyszałem teleportację, więc za chwilę blindness, cyk. No możesz! Ich się nie da, widzowie, naprawdę, tego się nie da. Słuchajcie, chodźmy tutaj, okej, oni w tym momencie mnie już widzą, co nie? Tylko, że ja nie widzę ich, that's a problem. Ja bym chciał, nie ukrywam, spawnery jakieś zobaczyć. O, witajcie. Nie, no co to jest? Szaman się uaktywnił jeszcze, o, już duszki lecą. Dobra, czekajcie, nie da się tak, nie da się tak, nie da się tak, ja tu zginę, insane. Ej, widzowie, nie mam patentu na ten dungeon, jeżeli mam być cztery, w sensie, no dosłownie, nie wiem, co mam tu zrobić, jak cały czas jestem na blindzie cały czas. Okej, wstępnie coś widzę, niesamowite, chodźmy sobie tutaj. Patrzcie, bo oni od razu są na mnie stargetowani, jakby chłop wiedział, gdzie ja jestem, no nie? O, jeden chyba zginął. Czekajcie, najpierw tych, którzy są blisko. Wiem, że one nie są dla mnie jakimś tam, powiedzmy, dużym problemem, no ale jednak denerwują, więc zwalnimy najpierw to. Fantastycznie, ty powinieneś spłonąć. Pani kaczko, niech pani stąd idzie, to nie jest miejsce dla pani. I nagle nie wiem, co się dzieje, ty. Nie, no, nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Czekajcie, w sumie mogę w wodzie z nimi walczyć, bo w wodzie, aha, no właśnie, w wodzie tych strzał nie powinienem dostawać, co nie? Dobra, gdzie wy jesteście? Tu jest jeden. No i już tyle, nie? Ze mnie było. No tak, to zgiń wreszcie, typie! Uważam, że położenie spawnera tego gówna w tym miejscu, jeżeli on faktycznie jest, to cios poniżej pasa od twórcy tego moda. No nie da się, naprawdę nie da się, jestem rozzłoszczony jestem, no. O, jeszcze rozzłoszczony powinien być tym, że nie umiem doskoczyć. Miecz Sharpness 2, dobra, tutaj zdało się ich udało pozbyć, ja nie ukrywam. O, kolejna skrzynka. Kurde, fajne. Czy to jest mending? Mending, dobrze! Zapamiętałem strukturę, to jest... O, i totem of Undying kolejny. Więc w sumie się śmierci właśnie powinienem, bo ja tych totemów tutaj jestem w stanie nafarmić z 50. Oho, i się zaczyna. Dobra, zginąłeś, zginąłeś, zginąłeś. Ty jeszcze musisz zginąć od razu. No i możemy lecieć. A ty, przecież ten szaman to miał umrzeć. O Jezu, ty, jaka eskapada nagle na mnie. To na drzewko, na spokojnie, moi drodzy. O Jezu, jeszcze to gówno tu. Widzowie, czekajcie, zrobimy outplay. Outplay robimy. Ale ich outplayuje, nie? Hehe, nara noby. I co teraz? A, no teraz to szaman będzie mnie atakował ze ścian. Myszka mi się rozładowała jeszcze, naprawdę? Podłączone na szybko. Czekajcie, tutaj jest ten typek. Naprawdę mnie to średnio interesuje. Ja bym chciał znaleźć spawnery, wszystkie je zniszczyć. Asap, jak się da? Aha, ja zginę zaraz.
Złote jabłko, złote jabłko, złote jabłko, bez blindnessa, bez blindnessa, bez blindnessa, proszę. Nie no, co jest grane tutaj? Dobra, do domku, do domku, do domku, do domku, do domku, do domku, do domku. Po dzień, po dzień, po dzień. Chwila relaksu, wiecie o co chodzi, bo w życiu też musi być czas na relaks, na przykład na spanie, no i możemy tam wrócić. No co za kakofonisty dungeon, naprawdę. Spodnie mi zaraz padną, klata tak samo, no insane. A tutaj co jest? Ja nawet nie wiem. Tu byłem czy nie? Tu chyba mnie nie było. Więcej buteleczek z expem, dobra. Tutaj nic ciekawego. Wsadźmy sobie te itemy w ogóle. No tych totemów to ja dzisiaj na farmie myślę prze dużo. Powiem wam szczerze, że actually lawa byłaby tu moim zdaniem spoko. Widzę cię, widzę szamana. Nie, to nie jest szaman niestety. Ich trzech tu było. Tyfy? No ile ty możesz tankować, gościu? Ty, zaraz mi spadną spodnie jak coś. I klata jest też na wykończeniu, dobra. Tutaj raczej iść nie chcemy. Dobrze. Próbujmy się przekopać w ten sposób tutaj jakoś. Oj, od razu eskapada. Nagle zobaczył, że się przekopuje. Nie wiem, to jest też insane. Jak oni mnie widzą. Tu się nie da na sniki nawet tego zrobić. Pal gumę, dobra. Jemy jabłko. Tutaj creeper w ogóle mi się wygenerował. A masz, walnij sobie, mordo. Ty, co mamy tutaj? Jakąś zalaną świątynię. Tam bym sobie chciał iść szczerze na końcu. Jak tu się do środka dostać, ty? To jakaś zbrojownia. I myślałem, że może być coś fajnego. Niestety standardowe itemki. Siema, siemo, co tam u was słychać? Przyblokujmy to tutaj. To tutaj. I myślę, że... O, jeszcze tu będzie trzeba przyblokować. Kurde. Nie mam czym. Dobra, przyblokowane i mamy tutaj w ogóle, patrzcie, enchant, witamy. Trzecie koksjabko właśnie trafia na moje konto, idealnie. Tutaj mamy pro dwa zbroje, jakiś name taga mogę zabrać. Vein mining na tym, to jest też ciekawe. Kolejny name tag, dobra, fantastycznie. Tu jest enchanting, ale to nam raczej średnio potrzebne. No i dobra, chodźmy na górę. Boję się, że na górze są te spawnery, szczerze. Ile tu jest szamanów, ile tu jest szamanów? Jeden. Szamany, szamany, najpierw szamana, panie, szamanie, panie, szamanie, o mój Boże, dobra, ty. To koksjabko, to mi się przyda. Nie, 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 nie próbuj mi nawet szamanować teraz jakichś swoich różnych tych. Pal gumę, pal gumę, pal gumę, pal gumę, dobra. Jeszcze jakieś są, nie wiem, nie interesuje mnie, to tu jest jeszcze jeden, dobra, 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 dobra. Nic innego, tylko szamanie mnie interesują, jestem w stanie jeszcze przytankować. Nie za długo, ale jestem. Dobra, super. Creeper, creeper, wybuchaj, wybuchaj! Dobrze! Dzięki creeperku, że tu jesteś jakimś cudem, nie wiem jakim, ale jesteś, więc dobrze. Okej, możemy tutaj się dostać, nie możemy, ty, padam już ten. Pal tą fucking gumę, typie, dobra, czekajcie, chodźmy tu. Ty, zginę zaraz, zginę zaraz, ja zginę zaraz. Padły mi te, ja pierdzielę! Kolejne jabłko, bo zginę, kolejne jabłko, bo zginę, kolejne jabłko, bo zginę, jeszcze jedno, dobra. Chodźmy tutaj, ja pierdzielę, ty musisz stąd wydostać, musisz stąd wydostać, a sap. Dobra, 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 muszę iść po spodnie jakieś! No jakby ten dungeon był jakieś 3000 gra tego domu, to miałbym przejebane. Na szczęście tak się nie stało, ale pada mi cała netherite'owa klata. Dobrze, że to ma mending. No mending to jest must have, widzowie, z tego co widzę. No tych totemów to też mam 15 tysięcy. No i niestety netherite'ową klatę będziemy musieli odłożyć. Kurde, gdyby nie fakt, że nie mam levela, to bym mógł sobie na tą klatę już mending nałożyć, ale dobra. To ona mnie ucieknie, jak mam być szczery. Jeden totem sobie zostawię w zapasie. Ty, czy ja mam jakieś spodnie tutaj? Proszę, fire protection. Protection sunbreaking. Dobra, są dwie klątwy na to. To jest jeszcze klątwa przywiązania. No ej, nie. Ja będę musiał zginąć, co nie? Żeby potem to zdjąć. Dobra, trudno, no. Raz się mówi, on i tak pęknął. Najlepsza zbroja, jaką mam, jest protem 3, ale niestety bez tego. I klata jedyna, jaką mam, to jest projectile protection. No ale w sumie tutaj oni dużo strzelają, więc akcji to też się może przydać. I nie może, i to nie będzie aż tak źle, co nie? Złe. Wywalmy te mało znaczące itemy gdzieś tutaj. No i chodźmy dalej. Ja pierniczę. Najgorsze jest to, że ja mam jakieś dziwne wrażenie, że ja tutaj jeszcze przynajmniej z 3 razy się do tego domku wrócę, co nie? No, tutaj już od razu eskapada tych szamanowskich rzeczy. Tylko, że jeżeli zabiłem wszystkich szamanów, o ile w ogóle zabiłem, patrzcie ile ich tu lata, no z 15 tysięcy, co nie? Więc musimy być w ciągłym ruchu. Dosłownie w ciągłym ruchu. One co prawda giną na dwa hity, ale mogą przy ścianę przylatywać i to czyni je tak mega irytującymi. Jakaś skrzyneczka tutaj chyba nie, ewentualnie pod jakimś dywanem, no ale... Szczerze, aż tak eksplorować tego to mi się nie chce. Tutaj byliśmy. Tu też byliśmy. Tego możemy zabić. No i co tutaj? Tutaj coś takiego. Czyli to piętro jest, że tak to powiem, wyczyszczone. Teraz pytanie dnia. Kurde, mogłem jakieś bloki wziąć. Nie, no nie mam dosłownie bloków, czekajcie. Szybki farming. Let's fucking go. W sumie tutaj jeszcze są beczki, które można sprawdzić. No tutaj złota będzie na pewno dużo. Jakiś diamentowy miecz, smite 2, to nawet nie biorę. Emeraldziki wezmę. Kolejny mieczyk, też nawet nie biorę. Chodźmy tutaj. Tylko może tak. Tak, żebym się nie zabił, co? Fajnie by było. Muszę jeszcze na szybko sprawdzić. Chyba będę w stanie to zrobić na F5. Czy coś jeszcze jest poza dachem? Tam nie, dobra. Czyli musimy się udać w dół, moi drodzy, teraz. Małymi kroczkami, ale uda nam się zrobić ten dungeon. Aczkolwiek ja i tak mam wrażenie, że spawnery są tych ziutów, co nie? Dobra, YOLO.
Tu już mogłem być w ogóle. Szybkie wkopanie się w to miejsce. Dobra, i tutaj już widzę pierwszego. Siema, nara. To w dół na razie bym jeszcze nie szedł, szczerze. Czekajcie, co tu robi mały creeper? Wybuchnij, mordo, nie wstydź się. Ty. Bo was powaliło do reszty z tymi creeperami, chciałem powiedzieć. No i dobra, moi drodzy, chyba wkraczamy do finalnej fazy tego miejsca, no bo tutaj już nic nie ma. Możemy jeszcze tu spróbować, no ale tak jak mówię, tutaj są te dziwne bloki, co nie? I tu chyba byłem już na przykład, tak, tutaj byłem. No więc został nam tylko dół do sprawdzenia, jak mam być szczery. Co tu robi woda, to ja nawet nie wiem za bardzo. Ten strumień też jest jakoś tak nienaturalnie dziwny, jak mam być szczery. Dobra, spokojnie, zalepmy tą wodę. Co prawda woda może mi pomóc, co nie? Bo te moby to się po tej wodzie jeszcze gorzej poruszają, no ale jak mam być szczery, to preferuję raczej normalną walkę. Zobaczcie w ogóle, ile dalej jest na mapie tego gówna. Ja jestem, no nie wiem, przeciekawy. Generalnie, jeżeli chodzi o to miejsce tutaj, to tutaj tak po prostu manualnie, jeżeli mam być szczery, a woda jest, bo to się źle wygenerowało. No to jest wygenerowane w wodzie po prostu. Okej. Ewentualnie, no co, zalało ich po prostu. Dzień dobry, sporo diaksów. Ja nie pogardzę, tym też nie pogardzę. Projector Protection pogardza, to co to jest? Kabaczki, dobra. Ej, siema panie szamanie. O kurde, no to ja się w tym momencie ładnie. Mogłem ich nie atakować, oni chyba byli zbugowani. O mój Boże, i się zaczęło. Szaman, najpierw szaman, najpierw szaman, najpierw szaman, najpierw szaman. Słyszysz? Najpierw szaman, no dlaczego przed szamana wychodzisz, typie? Jesteś nieistotny, ja zginę, 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 zginę. Jabłko, 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 dwa jabłka, dwa jabłka, dwa jabłka, dwa jabłka, dwa jabłka. Ja pierdzielę, ty. Możesz, dzięki, ile można denerwować. Dobra, czekajcie. Jeszcze one na plecy jakoś wchodzą i biją. Nie no, jak to jest irytujące! O, ale jesteś dobry. O, mogę przez ściany przychodzić. O, ale z ciebie anioł. W ogóle on dostaje obrażenia chyba, jak się w ścianę wbije. To jest coś ciekawe. No już możesz dać mi, święty kuźwa, spokój, bo nie mogę już was. Czekajcie, szybko trzeba tutaj itemy przeczyścić, bo już miejsca brakuje. Dobra, chyba wszystkie, które mnie na aktualny moment atakowały, zostały właśnie zadźgane. Tutaj nic ciekawego niestety, no kurde. Lutowanie tego może być ciężkie, jak mam być szczery, bo jest ciągle wszędzie woda, dosłownie wszędzie woda. Czemu was tu jest tylu aż? Cześć mordy. No i jeszcze woda mi kobłęby, mój plan z kobłębami niszczy. Dobra, ale w sumie oni są zbyt głupi na to, żeby przez prąd wody przejść i teraz się będą sami strzelać. No dobra, dobra, siema. Co mamy tutaj? Jakąś bibliotekę, mamy skrzyneczkę też. I bardzo fajne itemy w tej skrzyneczce, jeżeli mam być szczery. Co mamy tutaj? Infinity biorę, why not? Następnie mamy kolejne 4 diaksy. Ja nie mogę, ej, tak dobre itemy tutaj są, naprawdę giga dobre itemy tutaj mamy, jeżeli o to chodzi, więc nie żałuję, że lutuję ten dungeon. Nawet jeżeli jest on mega irytujący i większość jest zalana, to nie żałuję, bo nie ma czego, widzowie, naprawdę nie ma czego. Kaczuszka w ogóle, biedna kaczka, przytrzymywana siłą. Kolejna skrzynka, nic ciekawego. Dobra, cyk, pochodnia dla widza. No i uwaga. Ej, nie! To zalanie jest jakby tak specjalnie zrobione, mam wrażenie. Chyba. Czy ciężko powiedzieć. A tu już byłem, dobra, to chodźmy teraz w tą stronę. Tu chyba też byłem. I tutaj na pewno coś jest jeszcze, nie? O właśnie, chyba ich już rozłościłem. O biedaczku, nie umiesz sobie wyjść, sobie poradzić z prądem wody, jak mi przykro. Ty widzowie, mecz United się zaczął, a miałem skończyć do, więc trzeba szybko. Ty widzowie, no i to chyba tyle, jak mam być szczery. W sensie, no dosłownie, tutaj nic więcej nie ma. Czy ja skończyłem? No dosłownie wydaje mi się, że zlutowałem wszystko, co miałem zlutować tutaj. Aż jest dziwne. Ty no zobaczcie, ile tego gówna tu jest jeszcze na mapie, a ja dosłownie nie mam już gdzie iść. Co jest? O, tutaj coś jeszcze jest i tutaj mamy na przykład, no nic ciekawego. Ale jest dużo więcej butelek z expem. Kurde, ten exp naprawdę sztos. Te bloki też sztos, więc w sumie, ale diaksów mało w ogóle, jak mam być szczery. W sensie fajnie są diamentowe rzeczy, ale spodziewałem się, że znajdę tu więcej diamentów, jak na ilość, no nie wiem, choćby buteleczek z expem, chyba w skrzynki je wyrąbałem w domku. O! Tak myślałem, że gdzieś tu będzie skrzynka, serio, aż wolałem sprawdzić, no i jest. Czyli skoro w tym miejscu była, to w tym miejscu pewnie też będzie, dokładnie, trzeba dokładnie szukać, moi drodzy. W ogóle z plecakiem, ze kusy tu śmigam tak o, jakbym zginął, to nie wiem, to bym płakał, ale no na szczęście raczej nie zapowiada się, żebym zginął, bo mam tych totemów, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i jeszcze w skrzynkach mam jeszcze więcej, no dobra. To jest actually chyba najlepszy możliwy loot, znaczy najlepszy. Dosłownie, najlepsze co mogłem zdobyć z tego. Ty no widzowie, dosłownie. We finished. Czyli jednak nie było tych spawnerów, ty, ale oni dalej tu gdzieś są. Ty, ja mam wrażenie, że nie zlutowałem wszystkiego tutaj, szczerze. No ale nie mam już gdzie iść tak też z drugiej strony. No i trafiam do miejsc, które już lutowałem, więc moi drodzy. Mimo, że nie wybiłem wszystkiego, no to byłem wszędzie, gdzie mogłem być tak naprawdę chyba. No ta banda idiotów to na przykład się tu zablokowała. Bawcie się dobrze. Kobłebach. A tutaj byłem?
O, tu mnie nie było, dobra, czyli jednak nie wszystko jeszcze, tak jak mówię, trzeba to dokładnie wszystko sprawdzić. I tutaj też mnie nie było, co nie? Tak, bo to przyblokowałem od razu i warto było sprawdzić wszystko. Riptide Aerial Affinity, ale ładne struktury mają w ogóle te książki wszystkie. Tutaj check, który już robiłem. Dobra, czyli tutaj jest na spokojnie chillera utopia i tutaj też jest chiller utopia. Także moi drodzy, ten dungeon uważam za zaliczony, mimo że nie wybiłem wszystkiego, no to tak jak mówię, no nie ma tutaj już co wybijać w sumie. Znaczy wybijać co jest, ale nie ma, co lutować już. Także wydaje mi się, że lutowałem większość. I tu jest szaman jeszcze. Czyli... Ty na mnie się stargetowałeś wcześniej. Hehe, dawaj ten totem ostatni, let's go. No i moi drodzy, chodźmy sobie podsumować, co udało nam się zdobyć z tego. Bo jeżeli mam być szczery, to udało nam się zdobyć bardzo dużo fajnych rzeczy. Aczkolwiek ucierpił na tym set i też nie dostaliśmy lepszego setu. Ale ilość totemów, która jest, czekajcie, ja sobie wrzucę wszystkie totemy nieśmiertelności, jakie mam do deku. Ty no mordo, pato. Co jest? Ile ja tego mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Co jest grane? No także, moi drodzy, ja już dzisiaj nie umieram jak coś od dzisiaj. I mam nadzieję, widzowie, że wy też nie planujecie umierać, bo jutro jest odcinek, który musicie koniecznie oglądać. Do zobaczenia.